O komunikacji niewerbalnej powiedziano i napisano już bardzo wiele. Nikt jednak nie robi tego z taką pasją i zaangażowaniem jak Amy Cuddy. Jej ogromna wiedza, ale też ogromne osobiste przede wszystkim doświadczenie jest bardzo cennym materiałem do tego, żeby nauczyć się komunikacji niewerbalnej, zrozumieć ją i przede wszystkim odczytać, jak ogromny wpływ ma ona na nasze codzienne życie. Książka Presence to bohaterka naszego dzisiejszego odcinka z cyklu Inspiracje. Dzień dobry, witam Was jak zwykle gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Inspiracje. Amy Cuddy zaczęła swoją przygodę z komunikacją niewerbalną po nieudanym tak zwanym elevator pitch, czyli krótkim monologu w windzie, po którym usłyszała od swojego współtowarzysza tej krótkiej podróży, że nigdy nie słyszał on tak złego monologu. To ją zastanowiło i skłoniło do tego, żeby pochyliła się chwilę nad komunikacją niewerbalną, bo zrozumiała, że to nie tylko słowa mają znaczenie, ale ma też znaczenie sposób, w jaki je wypowiadamy i ogromną wagę pełni tutaj postawa ciała. Na postawie ciała Amy Cuddy skupia się szczególnie i kiedy zobaczycie sobie, co zresztą Wam bardzo gorąco polecam, jej wystąpienia na konferencji TED, które można znaleźć na YouTubie, to posłuchacie, jak Amy Cuddy opowiada o tym, czym jest pozycja, która jest pozycją siły, jak budować dobrą pozycję ciała w komunikacji. Amy Cuddy zarówno w swoich wystąpieniach, jak i w swojej książce opisuje dwie skrajne pozycje ciała. Pierwszą z nich jest pozycja powerless, czyli pozbawiona mocy, czyli pozycja, kiedy ciało człowieka jest zgarbione, kiedy pokazuje jakąś niechęć, wycofanie. I Amy Cuddy mówi o tym, jak ta pozycja bardzo mocno oddziałuje na naszych odbiorców. Jest i druga strona medalu, to postawa powerful, czyli postawa, której moc jest pełna. Amy Cuddy pokazuje, w jaki sposób, kiedy nawet nie mamy ochoty być pełni mocy, bo na przykład jesteśmy zwyczajnie zmęczeni, ale jeśli na siłę przybierzemy pozycję mocy, jeżeli na siłę będziemy potrafili stanąć mocno i utrzymać swoje ciało wyprostowane i silne, to zobaczymy, jak to zmienia nasze zachowanie, jak to zmienia nasz sposób komunikowania. Warto przyjrzeć się spostrzeżeniom Amy Cuddy, których w tej książce jest jeszcze znacznie więcej. Ja Wam ją bardzo gorąco polecam. Ona jest co prawda w języku angielskim, natomiast jest napisana naprawdę prostym i przystępnym językiem. Jeśli zaś chcecie posłuchać Amy Cuddy na żywo, to możecie to zobaczyć na kanale YouTube, gdzie są jej wystąpienia na konferencji TED, które są niesamowicie popularne. Amy potrafi opowiadać bardzo ciekawe historie, skąd wzięły się jej różne przemyślenia, jak wypracowała swoją koncepcję pracy nad kanałami niewerbalnymi i naprawdę przekazuje niesamowitą wiedzę na ten temat. Zachęcam Was gorąco, w opisie do tego filmu znajdziecie linki przykładowe, które są właśnie wystąpieniami Amy Cuddy. Tymczasem zachęcam Was do lektury i do zobaczenia w kolejnym odcinku.